Dobry wieczór paniom, dobry wieczór panom ze stadionu Legii w Warszawie. Serdecznie wita państwa Marek Madej. 500. mecz reprezentacji Polski w jej rozpoczętej w 1921 roku historii. Mecz eliminacyjny do finałów Mistrzostw Europy. 5 spotkań już poza nami w naszej polskiej grupie. I krótkie przypomnienie. Rozpoczęło się to w październiku ubiegłego roku. Anglia-Polska 2-0 i w tym samym terminie Irlandia-Turcja 5-0. Potem w listopadzie Turcja-Polska 0-1. Zwycięstwo naszego zespołu w pierwszym meczu rozegranym w Stambule. I potem Irlandia-Anglia 1-1. I wreszcie w tym roku pod koniec marca 27 spotkanie rewanżowe Anglia-Irlandia i również remis 1-1. W związku z tym sytuacja w naszej grupie. Pierwsze miejsce Irlandia, 4 punkty zdobyte, 2 stracone, 7 bramek strzelonych, 2 stracone. Anglia 4-2 w punktach, 4-2 w bramkach. Polska 2 punkty zdobyte, 2 stracone, 1 bramka strzelona przez Dziekanowskiego właśnie w Turcji i 2 stracone te na stadionie Wembley w Anglii. Turcja na miejscu ostatnim, 0 punktów, 2 porażki i 0 strzelonych bramek, a aż 6 straconych. Hymny rozpoczęły to dzisiejsze spotkanie. Odśpiewali, jak państwo widzieli, zawodnicy wraz z publicznością. I proszę państwa, za chwilę mecz się rozpocznie. Składy obydwu zespołów. Oto zespół polski, który dzisiaj występuje w czerwonych strojach. W bramce z numerem 1 Bandzik, 2 Kubicki, 3 Jakołcewicz, 4 Wdowczyk, 5 Kaczmarek, 6 Robert Warzycha, 7 Tarasiewicz, 8 Krzysztof Warzycha, 9 Jan Urban, 10 Kosecki, 11 Ziober. Oto rezerwowi Bako, Lesiak, Soczyński, Czachowski. Trener naszej reprezentacji oczywiście Andrzej Strejlał. To był skład zespołu Polski. A teraz skład drużyny gości zespołu tureckiego. W bramce Engin z 2 Ryza, 3 Tajfun, 4 Kemal, 5 Gekhan, 6 Bilen, 7 Fejas, 8 Muhammed, 9 Mehmet, 10 Tanju, 11 Abdullah. Zawodnicy rezerwowi. Trenerem drużyny tureckiej jest Seth Piątek, znany wszystkim państwu z okresu, kiedy prowadził zespół Danii, prowadził zresztą do wielkich, wspaniałych sukcesów. Sędzia Mircza Salomir z Rumunii dał znak do rozpoczęcia spotkania i zaczęliśmy bardzo ważny dla nas mecz. Zresztą, który mecz jest nieważny w eliminacjach Mistrzostw Świata czy Mistrzostw Europy. Spotkanie dla nas ogromnie ważne. Widzą państwo trójkę sędziów, którzy prowadzą dzisiejsze spotkanie. Powiem państwu przy okazji, że Mircza Salomir z Cluj, z Rumunii, ma 45 lat, jest urzędnikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale właściwie prowadzi prywatne interesy. Od 1980 roku sędzia międzynarodowy FIFA. Prowadził m.in. takie spotkania jak Polska-Dania drużyn olimpijskich w 1984 roku, Polska-Anglia w 1989 drużyn młodzieżowych. Sędziował podczas eliminacji Mistrzostw Świata Strefy Azjatyckiej w Syrii. Drużyna polska to 9 zawodników, którzy na co dzień grają w klubach poza granicami naszego kraju. Tylko 2 występujących na boiskach polskich, obaj zawodnicy warszawskiej Legii. Atak zespołu tureckiego. Niedobrze dośrodkowanie i dobra tym razem interwencja Wdowczyka, który znalazł się w odpowiednim miejscu do zażegnania niebezpieczeństwa. Turcy z boku. Riza, zawodnik, który bardzo chętnie i bardzo często
lubi wybierać się do przodu. Jacek Ziober, którego Państwo widzą na ekranie, najbliżej zawodnika wrzucającego piłkę z autu, musi wracać za zawodnikiem tureckim, uniemożliwiać mu akcje ofensywne. Zespół polski ustawiony trójką w obronie. Czwarty Kaczmarek gra tuż za linią drugą. Będzie w razie czego, w razie utraty piłki, w razie wejścia większą ilością zawodników zespołu gości, będzie starał się wspomóc obronę. Atak został przez trenera Strejlała wprowadzony do drużyny na miejsce Czachowskiego, który pierwotnie był planowany po prostu po to, żeby w tym dzisiejszym spotkaniu starać się zasilać celnymi, spokojnymi, dobrze mierzonymi piłkami napastników grających z przodu i mających oczywiście zadanie strzelanie bramy. Jest to dla nas mecz, w którym nie możemy pozwolić sobie na utratę punktu, jeżeli myślimy o awansie do finałów Mistrzostw Europy. Sztuka tak nigdy nam się zresztą do tej pory nie udała. Porażka w pierwszym meczu z Anglią wydaje się przekreśliła takie nadzieje, przekreśliła szanse, ale to stare powiedzenie, dopóki piłka w grze, nie wolno rezygnować, trzeba grać, szansa jest. Dwa remisy drużyny angielskiej, drużyny Irlandii, nie wiadomo kto jest właściwie faworytem tej grupy, tworzyła sytuację bardzo interesującą i właściwie na dobrą sprawę, przy dobrej grze naszego zespołu wszystko jeszcze jest możliwe. Przestało nie tak dawno padać, tak siąpiło, jest zimno, nieprzyjemnie. Pogoda chyba wygnała widzów. Koniec połowa kwietnia właściwie, ale ta pogoda bardzo chłodna, bardzo nieprzyjemna. Chyba zresztą bardziej będzie przeszkadzała Turkom przyzwyczajonym do nieco innego klimatu niż zostali u nas. Dzisiaj Państwo wiedzą, padał śnieg. Dobrze, że chociaż teraz nie pada. Pogoda ta wygoniła ze stadionu widzów. Garstka tylko na przeciwległej trybunie, zupełnie pustej. Trochę więcej widzów na trybunie krytej. A wśród widzów między innymi panowie Grant Taylor i Jack Charlton. Rzuca Wdowczyk, Ziober, Wdowczyk, odegranie piłki, strata. Wybiegają Turcy natychmiast do przodu, spłaszczają pole gry, starają się złapać naszych zawodników w pułapkę offside'ową, uniemożliwić rzucenie piłki. W sumie to się udało, bo podanie Wdowczyka było po prostu niecelne. Kołcewicz. Z całą pewnością, wbrew może takim powszechnym oczekiwaniom, nie będzie to łatwe spotkanie. Turcy grają coraz lepiej w piłkę nożną, zresztą w ogóle poziom piłki nożnej się bardzo wyrównał. Szkoda, że my znacznie go obniżyliśmy, ale nie ma już takich zespołów typowych do bicia. Nawet się zdarza, że zdecydowani outsiderzy, tacy jak nawet Malta czy Cypr, potrafią komuś silniejszych urwać punkt. Można by było żartobliwie powiedzieć, że o sile tureckiej ligi świadczy choćby to, że w tym meczu na tym boisku na 22 graczy aż 13 gra w lidze tureckiej. Wiedzą Państwo o tym, że Ilja Kołcewicz i Kosecki grają właśnie w zespołach naszych przeciwników. Pierwsze minuty pod znakiem takiej chaotycznej gry.
trener Strejlał liczy na to, że przeciwnicy nasi, dzisiejsi nasi przeciwnicy w drugiej połowie opadną z sił. W pierwszej połowie należy podjąć walkę, starać się stworzyć zagrożenie pod bramką przeciwnika. No bardzo proste sprawy. Dwójka naszych obrońców ma za zadanie uniemożliwiać rozegranie piłki napastnikom tureckim. Pięciu zawodników w drugiej linii. Ten Kaczmarek, taki grający nieco z tyłu, Jakołcewicz, piłkarz bez przydziału, wolny. Turcy są zupełnie przyzwoicie wyszkoleni technicznie. Można nawet zaryzykować takie twierdzenie, że przewyższają nas pod tym względem. Zresztą mieliśmy okazję wczoraj oglądać młodzieżówkę turecką. Drużynę olimpijską w spotkaniu w Łodzi. Spisała się tam zupełnie przyzwoicie. Przegrała co prawda 0-2, to Państwo wiedzą. Zresztą mieli Państwo okazję obejrzeć przekaz, naszą transmisję, którą wczoraj Państwu przekazywaliśmy. I Turcy, chociaż przegrali 2-0, to jednak stworzyli wiele niebezpiecznych sytuacji. Nie dopisało im szczęście w tym spotkaniu. Nam zresztą też, bo ci, którzy oglądali transmisję, widzieli, że była bardzo poważna dziura, tak to nazwijmy, w transmisji, spowodowana uszkodzeniem urządzeń w łódzkim ośrodku telewizyjnym. Tak się też czasem zdarza, złośliwość przedmiotów martwych. Miejmy nadzieję, że w dzisiejszym meczu nic takiego nie zakłóci nam przyjemności oglądania tego spotkania. A czy będzie przyjemne, wszystko zależy od piłkarzy. Riza Wdowczyk, Tejas i Tanżu starają się atakować nasze przedpole. Dwaj wysunięci zawodnicy. Wrócił Tarasiewicz po piłkę. Rozegranie z Wdowczykiem. Wdowczyk. Pan Salomir pokazał, że piłka należy się zawodnikom tureckim. Większość piłkarzy tureckich pochodzi z klubu Beşiktaş, klubu, który prowadzi w rozgrywkach ligi tureckiej. Nieustępliwi są Turcy, przynajmniej w tej pierwszej fazie spotkania. Nie pozwalają naszym na swobodne rozegranie piłki. Wiemy nie od dzisiaj, że Polacy nie lubią takiego twardego, zdecydowanego, ostrego krycia. Nie lubią grać wtedy, kiedy nie mają miejsca na swobodne rozgrywanie piłki. Zresztą myślę, że no, właściwie nikt nie lubi. Parzyka Krzysztof do Roberta. Strata piłki. Zupełnie odkryta lewa strona. Dostałem informację, przekazano mi, że przeczytałem imiona zawodników tureckich zamiast nazwisk. Proszę Państwa, to się wszystko zgadza, ale no powiedzmy, zawodnicy, którzy oczywiście mają także i jak widzieli Państwo na planszy, mają nazwiska, są absolutnie w Turcji nieznani pod tymi nazwiskami i powiedzmy taki bardzo popularny u nas piłkarz, który nie tak dawno w Europie był piłkarzem zdobywcą złotych butów. Piłkarzem, który strzelił największą ilość bramek, znany w Turcji pod imieniem Tanju Colak, jest pod nazwiskiem swoim właściwie w ogóle nieznany. Mówi się na niego Tanju i dlatego po prostu ten sam sposób przedstawienia zawodników i ja Państwu zastosowałem.
rozmawialiśmy przed tym spotkaniem. Ale popatrzmy teraz, doskonała była sytuacja. Wyskakiwał Urban, skakał Koszewski. Nie udało się tym razem, piłka minęła poprzeczkę bramki bronionej przez Embina. Kończąc myśl, rozmawialiśmy i z trenerem Piątkiem przed spotkaniem i z oficjalami tureckimi. Oni podawali nam ten skład, oni podawali nam właściwe brzmienie imion, powiedzmy, zawodników tureckich. Widzą Państwo rezultat spotkania 0-0. 15 minut gry poza nami. Reprezentacja Polski w ataku. Out. Jeszcze raz przypomnę wszystkim widzom, którzy może później włączyli się, aby obejrzeć naszą transmisję, że zespół Polski występuje w ciemnych strojach z białymi wyłogami na rękawach, a Turcy występują na biało. Urban. No. Warzycha ostro zaatakowany, przewrócony. Rozpoczniemy rzutem wolnym. Czwórka zawodników polskich pod polem karnym. Ucieka Ziober na prawą stronę. Podanie do Wdowczyka. Wdowczyk już przy nim natychmiast któryś z zawodników tureckich. I Koseczki nie był w stanie dojść do tego. Nie wie dokładnie mierzonego podania. Jakołcewicz i Fejas. Tarasiewicz. Kubicki miał nieco więcej miejsca teraz. Dobre było podanie, dobre wypuszczenie po skrzydle Koseckiego. Nie udało się jednak dojść do tej piłki. Wybita poza boisko. Rzut rożny wykonuje Kosecki. Czerwono pod bramką turecką. Ale spokojna, pewna interwencja Tajfuna. Podanie do Fejaza. Fejaz we przyjęcie piłki utrzymał się. Ryza wchodzi po prawej stronie, ale niedokładnie rozegrana piłka i od własnej bramki rozpocznie Józef Wandzik. Józef Wandzik, 40. występ reprezentacji Polski, 192 cm wzrostu, 28 lat, zawodnik Panathinaikosu Ateny. Dowczyk ma teraz sporo swobody na skrzydle, lewa strona, dośrodkowanie. Interwencja Ryzy, osłabienie tego podania. Bramkarz nie miał żadnych kłopotów z przejęciem piłki. Tarasiewicz stara się rozpoczynać akcję zespołu polskiego. Teraz Ziober. Kosecki, sporo niedokładności w podaniach. Musiał wrócić Kosecki bardzo szybko, żeby dojść do tej piłki. Jakołcewicz. Warzycha. I znowu niedokładne podanie, tym razem Kaczmarka do Ziobera. Oto przed chwilą na ekranie Jacek Ziober. Niełatwo przejrzeć się przez
dokładnie grającą obronę turecką. Znowu Riza, Fejas ustawiony przed nim. Źle wrzucona piłka, nie z tego miejsca, pokazuje pan Mircza Salomir. Trzymany za rękę Zióber przez grającego z ósemką Muhameta. Całe fragmenty gry specjalnie opracowane, no ale co z tego, skoro Wdowczyk podał prosto na nogę do przeciwnika, do Fejaza. Ma pretensje Tarasiewicz do sędziego, że odgwizdał jego przewinienie, ale chyba było to jednak wejście na kładką. Okazuje się, że jednak wcześniej przy tym wybiciu piłka wyszła na aut i cała akcja późniejsza już nie miała żadnego znaczenia. Denerwują się polscy piłkarze, denerwują się decyzjami sędziego, niedobrze, bo z tego zdenerwowania nic dobrego właściwie nie może wyjść, poza tym, że sędzia w pewnym momencie może sięgnąć do kieszeni i wyciągnąć żółty kartonik. Abdullah poszedł po skrzydle, ma teraz sporo swobody, dośrodkowanie i bardzo dobrze ustawiony Wdowczyk wybija piłkę poza boisko. Przewinienie Fejaza, przewinienie Tandju. Dobrze teraz do Urbana podana piłka. Minął się Warzycha z piłką. Jest jeszcze Zióber, uciekał Tarasiewicz. Nie dostrzegł go jednak Zióber. Zióber! O, to pierwsza tak groźna akcja pod bramką Engina. Strzelał Jacek Zióber. Widzą państwo zawodnika Montpellier, 26 lat. 31 występ w zespole narodowym. Zióber był kontuzjowany na początku roku, długo nie wracał na boisko, ale teraz wszystko jest w porządku i zobaczymy, w jakiej jest dyspozycji. Kaczmarek i Wdowczyk. Zióber. Uciekła Kaczmarkowi piłka. Wdowczyk. I ten Riza, o którym mówiłem, że bardzo chętnie i często wchodzi, włącza się do akcji ofensywnych. Tarasiewicz. Kosecki z Tarasiewiczem, przerzucenie teraz piłki do Warzychy. Warzycha. Szybszy był jednak grający z numerem trzecim Tajfun. Ale jeszcze okazja, Warzycha, pole karne, Warzycha, jeden z drugi. Nie było nikogo, kto by wszedł za akcją prowadzoną przez Warzychy w środek. Przez Warzychy środek pola karnego i zakończył dobrą akcję udanym strzałem. Nic z tego nie wyszło. Robert Warzycha szykuje się do wykonania rzutu rożnego. 5-6 zawodników w czerwonych strojach pod bramką turecką. Wybita piłka. Dobry powrót Jacka Ziobra, jeszcze jest Zióber. Bardzo dobre podanie teraz do Roberta Warzychy. Warzycha sam
Już przy nim jest Tajfun. Warzycha utrzymał się przy piłce. Ostra walka z przeciwnikiem. W tył cofnięty Krzysztof Warzycha. Nic nie było, pokazuje sędzia. Od własnej bramki rozpoczną Turcy. Ożywił się teraz w tych ostatnich minutach zespół polski. Najpierw dobry strzał Jacka Ziobra. Potem akcja Krzysztofa Warzychy. Teraz to dojście do piłki Roberta Warzychy. Zbliża się 25. minuta pierwszej połowy spotkania. Nadal rezultat 0-0. Jest to 8-letni Riza, o którym mówiłem wielokrotnie. Zawodnik Beşiktaşu. Zresztą niemal wszyscy zawodnicy, którzy występują w drużynie tureckiej, pochodzą z Beşiktaşu albo Galatasaray. Tylko grający z czwórką Kemal jest zawodnikiem Trabzonu i z 11 Abdullah z Ankary. Muhammed wywalczył piłkę. Fejas. Ponownie Muhammed, ale dobra, teraz dobre wejście Urbana. Przewrócony, szkoda, że sędzia przerwał akcję, bo Tarasiewicz mógł do tej piłki dojść i mogłaby zostać stworzona ciekawa sytuacja. Dobrze. Kaczmarek, Urban poszedł na prawą stronę. Ale Kaczmarek, o którym Andrzej Strejlą mówił, że stawia tego zawodnika na plac, ponieważ ma on właśnie inicjować akcje ofensywne ze względu na jego doświadczenie, na jego spokój. Jakoś podaje bardzo często niecelnie. Faulowany był teraz Tarasiewicz. Faulował Muhammed. Niepotrzebnie macha rękami. Może zostać upomniany przez sędziego. Sędzia był łagodny. Oberwało się przy okazji Kemalowi. Ale Wdowczyk będzie teraz dośrodkowywał rzutu wolnego. Sytuacja bardzo interesująca pod bramką turecką. Kosecki, Ziober przeszkadzali sobie wzajemnie. Jest Kosecki faulowany. No, troszkę teatralnie położył się na nodze przeciwnika. Tym niemniej ta noga była wystawiona i sędzia słusznie dyktuje rzut wolny. Odległość od bramki około 22 metrów. Nieco z lewej strony. Kto będzie wykonawcą rzutu wolnego? Jeszcze raz ta sama sytuacja. Przeszkadzali sobie tutaj wzajemnie Ziober z Koseckim. Kosecki zdecydował się na wejście i proszę, o, tutaj to wejście nogami i za to przewinienie rzut wolny. Tarasiewicz. Tarasiewicz ma piłkę na prawej nodze, a obok ustawiony Robert Warzycha. Tarasiewicz, bezpośrednie uderzenie w mur. Doszedł Krzysztof Warzycha, ale Turcy atakują bez pardonu. Zdecydowanie wybili piłkę. Teraz nie pozwalają naszym zawodnikom, naszym obrońcom rozegrać swobodnie akcji. Nie ma spalonego, ale czterech, pięciu zawodników polskich pod polem karnym przeszkadzali sobie znowu wzajemnie. Próbował nożyć Kosecki. Padł na niego Urban i szansa została zmarnowana. Roman Kosecki z numerem 10. Widzieli Państwo. W każdym razie należy się cieszyć, że po pierwszych 15 minutach właściwie można tak powiedzieć poświęconych na wzajemne badanie się, na takie przepychanie się, na opanowanie nerwów, teraz zespół polski zaczyna grać coraz składniej, coraz więcej jest ciekawych akcji pod bramką turecką. Sędzia upomina Tarasiewicza. Odsłonięta lewa strona teraz boiska, dobre przejście. To Tajfun. Ale wyjechał na aut. Jak na razie system opracowany przez Strejlała działa bez zarzutu. Wracają zawodnicy, jest asekuracja. Nie ma pozostawiania zawodników tureckich wolnych.
Dobrze teraz Koszewski ucieka po lewej stronie, pole karne, dośrodkowanie, Dziober! W ostatniej chwili strzelającemu Jackowi Dzioberowi właściwie na linię strzału, na nogę pakował się któryś z obrońców tureckich i uratował swój zespół przed utratą niechybnej bramki. Ruch, wysokie dośrodkowanie. I z drugiej strony próbował główkować Urban, piłka dokładnie podana. Zjechała jednak mu po głowie, trafiła w któregoś z obrońców i ruch z drugiej strony. Wchodzi Wdowczyk w pole karne, podnosi rękę. To być może zasłona dymna, jak zostanie rozegrany ruch, znowu wysoko nagrana piłka i pokazuje sędzia Tarasiewicz, opierał się o przeciwnika. Coraz więcej ciekawych sytuacji, ale czekamy na bramkę, bo oto w gruncie rzeczy przecież chodzi strzelić z Turką bramkę, potem będzie można grać nieco spokojniej. Kaczmarek, proszę popatrzeć, w momencie kiedy Kaczmarek dostaje piłkę, już natychmiast jest atakowany przez zawodnika tureckiego, tym razem Mehmeta. Spowodowało to niecelne podanie, stratę piłki, teraz niebezpieczna sytuacja, ale całe szczęście Turcy też się mylą. Nadal 0-0. Sędzia tym razem posędziował drobiazgowo. Dziober był z całą pewnością popychany, ale można było puścić tę akcję. Tarasiewicz, ostry strzał. Wrócił Fejas. Abdullah. Do środka, dobre wejście Urbana, twarde, zdecydowane. Co to znaczy jednak walka? Teraz stracił piłkę. Odzyskał ją Kubicki. Wdowczyk, Dziober po lewej stronie, w środku Tarasiewicz. Do Koseckiego i odskakuje piłka Koseckiemu. Roman Kosecki po raz 37 gra w reprezentacji Polski, strzelił do tej pory 10 bramek. Z zawodników występujących na placu gry w polskim zespole to największa ilość goli zdobyta dla reprezentacji. Gdzie te czasy, kiedy Włodzimierz Lubański miał na swoim koncie 50 strzelonych bramek dla reprezentacji? Dowczyk. Tarasiewicz ma pretensje, widzą Państwo, tutaj w środku pola karnego, kręci głową niezadowolony, ale faktycznie to podanie Dowczyka nie było najlepszej jakości. 0-0. Mecz eliminacyjny, 500. Jubileuszowy mecz reprezentacji Polski. Mecz eliminacyjny do Mistrzostw Europy. Tarasiewicz walczy bardzo ostro. Kosecki, ale on wie, jak się z Turkami walczy, przecież gra tam na co dzień. Abdullah próbował jakiejś takiej przedziwnej sztuczki. Atakowany Wdowczyk podał po raz kolejny niedokładnie. Kemal. I Riza. Dobrze przyjął piłkę Mehmet. Rozpoczynają Turcy. Do Abdullaha niecelne podanie, Jakołcewicz. Krzysztof Warzycha, przed nim Kaczmarek. Podanie miało dojść do Roberta Warzychy, ale było niecelne. Akcja Turków w środku pola. Uciekł po prawej stronie Riza, ale
dobrze ustawieni polscy zawodnicy zepchnęli Turków, zmusili ich do oddania piłki bramkarzowi. Koszecki z Urbanem, tracą Polacy piłkę. Abdullah, Mehmet, Tanju. Trójka zawodników tureckich pod bramką Wandzika, ale podanie prosto na głowę do Jakołcewicza i rozpoczyna Robert Warzycha. Trudno jest się przedrzeć przez drugą linię, przez obrońców tureckich. Atakują bardzo zdecydowanie. Nieźle zupełnie wyszkoleni, szybcy, zdecydowani. Parasiewicz. Żober. Tym razem Muhammed zagrał nie najlepiej. Stracili Turcy piłkę. Rozpoczyna Kaczmarek. Akcja prawą stroną. Dowczyk. Biegnie Tarasiewicz. Jest Urban. Urban. No ale twardszą nogę miał jednak mimo wszystko Fejas. Abdullah ma teraz sporo swobody, jeżeli minie. Nie minął jednak Jakołcewicza. Akcja została zatrzymana, ale Jakołcewicz, wydawało się, że doznał, proszę spojrzeć, jak to wyglądało. Złapał go, przewrócił. Jakołcewicz zorientował się, że Turek pójdzie po prawej jego stronie. Ruszył natychmiast za piłką wypuszczoną przed siebie i resztę Państwo widzieli. Kosecki tym razem na prawej stronie. Mówił sporo trener Strejlał o tych założeniach przedmeczowych. Mówił, że wówczas, kiedy będzie okazja do tego, to należy właśnie skrzydłami atakować, bo przecież to w każdej drużynie najsłabiej bronione ogniwo. Abdullah. Proszę, jaka piękna wymiana piłek. Teraz ten Tanju. Fejas ucieka lewą stroną, ucieka Jakołcewiczowi, ale już Jakołcewicz jest przy nim, nie pozwoli mu na środkowanie. Robert Warzycha wychodzi do zawodników rozgrywających piłkę. Nie pozwalamy teraz grać swobodnie Turkom, bardzo dobrze. I spalony. To agresywne zachowanie polskich pomocników i obrońców spowodowało utratę piłki przez Turków. A teraz my rozpoczynamy akcję ofensywną. Tarasiewicz. Wdowczyk. A nie może być takich nonszalanckich podań. Jacek Żober, ale wysoki Kemal dał sobie radę. Mehmet. Ucieka Riza prawą stroną. Nie ma przy nim Jacka Żobera. Wrócił za nim Warzycha. Turcy utrzymują się jednak przy piłce. Teraz zostawiamy im chyba za dużo swobody. Zbyt głęboko cofnęli się nasi pomocnicy. Urban przerwał akcję tylko na chwilę. Mehmet. Robert Warzycha, Kubicki.
nic nie było, sędzia pokazuje wszystko w porządku. Znowu kilka minut takiego osłabienia tempa. Niewiele się w tych chwilach dzieje. Kosecki. I dobra interwencja Gekhana. Leży na boisku Bilent, poszkodowany w starciu z Koseckim. Kosecki tam przyblokował jego nogę. Właściwie nie było to zupełnie zgodne z przepisami zagranie. Sędzia tego nie zauważył. Widzą Państwo, masażyści udzielają mu pomocy. O, wygląda na to, że go boli, ja mu wierzę. Ale wszystko jest już w porządku. Zresztą Kosecki, który gra w Turcji, mówi o tym, że tak twardo grających, tak właściwie brutalnie grających zawodników jak w Turcji, to na dobrą sprawę nie ma, nie widział, nie grał z takimi zawodnikami. Tarasiewicz. No, publiczność kwituje strzał Tarasiewicza śmiechem. Tarasiewicz jest niezadowolony. Ale oczywiście śmierć się nie ma z czego, nie udał się ten strzał, próbować trzeba, okazja potem była. Piłka nie usiadła mu na nodze, ale to, że Tarasiewicz z takiej sytuacji potrafi celnie i mocno strzelić, mieliśmy okazję już nieraz się przekonać. Tarasiewicz, który gra w Nancy. 54 raz występuje w reprezentacji Polski, strzelił do tej pory 8 goli, ale wiele z nich pamiętamy, były to piękne strzały. Dziober zdecydował się pójść sam. Dziober. Dobrze, że ambitnie poszedł za piłką, zdołał ją wywalczyć, teraz Tarasiewicz faulował. Wymienili uwagi między sobą Urban i Dziober. Zobaczymy, jak to zaowocuje. Ale rozpoczynają Turcy. Błąd Jacka Dziobra. Jest Abdullah. Ma sporo swobody. Będzie dośrodkowywał. Wrócił piłkę. Riza jest. Riza idzie prawą stroną. Dobrze blokowany przez Kaczmarka. Ale będą wrzucali Turcy z autu. Coraz mniej czasu do zakończenia pierwszej połowy spotkania. Jeszcze około 3 minut. Rezultat 0-0. Teraz czekał Urban. Pozwolił na dojście do tej piłki Gekhanowi. Dobra interwencja Warzychy. Jest Kubicki. Trójka, czwórka naszych piłkarzy, ale podanie do Warzychy niecelne. I Bandzi. Za dużo niecelnych podań. Choćby jak w tej chwili. Bardzo często się to zdarza Dowczykowi. Znowu Abdullah. Muhammad podał mu piłkę, Abdullah sam. Jeszcze Muhammad. Ponownie Muhammad. Nieprzepisowa interwencja. Faulowany Muhammad. Trójka zawodników w białych strojach pod polem karnym Wandzika. Trzech naszych obrońców przy nim. Teraz dochodzi do zawodników tureckich jeszcze i boczny obrońca Riza. Musi wracać za nim Jacek Dziober. Z całą pewnością spora utrata sił, no ale ten Riza wydaje się ma
niespożyte siły. Zresztą Żober dobrze sobie z nim radzi jak dotąd. To już ostatnie chwile pierwszej połowy spotkania. Myślę, że przy tym wyniku, który do tej pory figuruje na tablicy, przyjdzie nam się rozstać z piłkarzami po pierwszych 45 minutach gry. Trwają, jak Państwo widzą, ostre dyskusje. To jest właśnie Tanżu, ten zawodnik, który był niegdyś tym królem strzelców Europy. Powątpiewano wówczas ten rezultat, czyli ogromną ilość bramek w lidze. Ale ponoć jest to piłkarz bardzo dobry, bardzo bramkostrzelny. Otrzymał, został ukarany żółtą kartką. Właściwie za dyskusję. No, ale należało się spodziewać takich historii. Turcy pełni temperamentu, bardzo żywiołowo reagują na wszelkie, czy to pomyłki sędziowskie, czy nawet podejrzenia o to, że sędzia ich oszukał. Kolejna uwaga tym razem dla Mehmeta. Jeszcze jedna akcja w wykonaniu polskiego zespołu. Krzysztof Warzycha, Kubicki, w środku Kaczmarek. Kaczmarek, Turcy szybko, zdecydowanie atakują, nie pozwalają na rozegranie piłki. Teraz dobre przekazanie piłki do Wdowczyka. Zdąży Wdowczyk, Żober ucieka po skrzydle. Żober, już przy nim bardzo blisko obrońca. Faulowany Żober. Faulował Kemal. Żober będzie teraz dośrodkowywał, czy Wdowczyk. Zostawia piłkę Wdowczykowi. Wdowczyk od pola karnego dosyć daleko, blisko autu. Miękka piłka. Interweniował Ryza, wybił piłkę na aut, obronił swój zespół przed rogiem, ale jeszcze Polacy. No, tym razem popisał się dobrą centrą dla naszych napastników Fejas. Prawa strona boiska. Kolejny róg po akcji Urbana. Oklaski dla Urbana za zdecydowanie, za walkę, za ambicje, ale nadal 0-0. Może teraz dośrodkowanie z rogu, wysoko do Urbana. Kaczmarek, Kubicki, wrzucenie, ospalony. Sprytnie zastawiona pułapka offside'owa. Przy takich akcjach Turcy natychmiast wychodzą do przodu, zostawiają polskich napastników poza sobą. I nie pozostaje nic innemu panu Salomirowi, jak przerwać akcję po spalonym. Właściwie pierwsza połowa już powinna zostać zakończona. Sędzia ją przedłuża, patrzy teraz na zegarek. Myślę, że po tym wybiciu bramkarza tureckiego sędzia zagwizdzę na zakończenie pierwszej połowy spotkania. Tak się też stało. Proszę Państwa, rezultat 0-0 Polska-Turcja. Nie jest to rezultat, którego byśmy oczekiwali, ale tak jest. Kto straci siły, myślę, że ten przegra. 45 minut za nami. Zapraszam Państwa po przerwie za mniej więcej 15 minut. W historii w ogóle wszystkich spotkań piłki nożnej drużyny polskiej, że po raz pierwszy w 1921 roku reprezentacja wystąpiła w spotkaniu z Węgrami, zresztą przegranym wtedy 1-0, że jest to mecz eliminacyjny do finałów Mistrzostw Europy, mecz rewanżowy zresztą, bo w Turcji wygraliśmy 1-0, że jak dotąd nie potrafiliśmy Turkom strzelić bramki, że gramy w czerwonych strojach z białymi wyłogami, a Turcy grają białych, że teraz doskonałą akcję przeprowadził grający z numerem 6 Robert Warzycha, a po jego podaniu piłka niestety strzelona została ponad poprzeczkę bramki bronionej przez Engina. Krótko o składach zespołu. Wandzik w bramce
polskiej z dwójką Kubicki, trójką Jakołcewicz, czwórką Wdowczyk, piątka Kaczmarek, szóstka Warzycha, siódemka Tarasiewicz, ósemka Warzycha, z tymże z szóstką Robert z ósemką Krzysztof, dziesiątka Kosecki, dziewiątka Urban i jedenastka Ziober. Zespół turecki. Proszę Państwa, no powiem z takich ciekawostek, że z numerem 10 występuje Tanju, zawodnik, który był niegdyś królem strzelców Europy, czyli piłkarzem, który zdobył złote buty Adidasa za największą ilość bramek strzelonych w spotkaniach w ligach poszczególnych krajów. Taka klasyfikacja, jak Państwo wiedzą, jest prowadzona. Uwaga, Tarasiewicz, przerzucenie gry do Warzychy. Warzycha podparł się jednak przy tym strzale głową i sędzia, którym jest dzisiaj Mircza Salomir z Rumunii, ogwizdał przewinienie polskiego zawodnika. Nie mówiłem Państwu o tym, ale przed spotkaniem odbyły się sympatyczne uroczystości. Ryszard Koncewicz, selekcjoner niegdyś polskiego zespołu, który przed kilkoma dniami skończył 80 lat, otrzymał od Polskiego Związku Piłki Nożnej z rąk prezesa Kazimierza Górskiego puchar oraz wspaniałą faję, znano go jako człowieka z fajką, ale uwaga, bo teraz Robert Warzycha po prawej stronie chyba jednak nie dojdzie do piłki. Otrzymał taki upominek, a redakcja piłki nożnej wręczyła zaległe niejako nagrody swoje. Interweniował Wandzik głową, bardzo niebezpieczna sytuacja, jeszcze niewyjaśniona. I teraz próbował właśnie ten Tanju, o którym mówiłem, 28-letni zawodnik Galatasaray, ten, który kiedyś zdobył złote buty, strzelić do pustej bramki opuszczonej przez Wandzika. Rozpoczęło się dosyć interesująco. Pierwsza połowa nie stała na najwyższym poziomie. Nie zdobyliśmy bramki, o którą nam tak bardzo chodzi. Musimy wygrać to spotkanie, jeżeli chcemy jeszcze mieć jakąkolwiek szansę awansu do finałów Mistrzostw Europy. Wracając do tych uroczystości, powiem jeszcze, że Jacek Ziober otrzymał nagrodę za zdobycie tytułu piłkarza roku, a sędzia za Michał Listkiewicz za zdobycie tytułu sędziego roku. 500. mecz naszej reprezentacji, a więc jubileusz jak dotąd spotkania numer 100, 200, 300, 400 wygrywaliśmy. 500. spotkanie należałoby również wygrać, ale jak dotąd bramka jeszcze nie padła. 15. mecz z Turkami. 14 poprzednich zwyciężaliśmy 9 razy, 3 razy był remis, ponieśliśmy 2 porażki. Z tym, że taka może ciekawostka, ale niezbyt sympatyczna, że jeden raz rozgrywaliśmy mecz w Warszawie w 1957 roku i właśnie wówczas ponieśliśmy porażkę 0-1. Miejmy nadzieję, że taki wynik się nie powtórzy, że także w tym meczu nie będzie remisu, że po prostu zespół polski wygra, na co chyba wszyscy liczymy. No wyglądało to niebezpiecznie, chyba jednak było to zagranie ręką Kaczmarka Kubickiego. Proszę Państwa, Kubicki stracił piłkę. Bardzo chaotyczny jest początek tej pierwszej połowy spotkania. Jezus Maria, można powiedzieć, co się dzieje? No przecież jak tak można? To, co wyprawia w tej chwili, w tych pierwszych minutach drugiej połowy spotkania polska obrona, polscy zawodnicy, to właściwie przechodzi ludzkie pojęcie. Jedna, druga sytuacja, trzecia do zdobycia bramki przez Turków. Najpierw chyba Kubicki zagrał rękami, teraz puszczenie dwóch zawodników i mieliśmy ogromne szczęście, że grający z siódemką Fejas nie wepnął tej piłki do pustej bramki. Dwóch zawodników na jednego Jakołcewicza to chyba za dużo, ale uwaga, Tarasiewicz przewracany, popychany przez Mehmeta i rzut wolny. Może się ta sytuacja odwróci. Odległość od bramki nieduża, około 27-8 metrów, a więc odległość na oddanie skutecznego strzału. Kto będzie wykonawcą? Ustawiony Warzycha, ustawiony obok Tarasiewicz. Tarasiewicz specjalista od takich rzutów wolnych. Przychodzi Wdowczyk, także słynący z mocnego uderzenia, chyba Wdowczyk z lewej nogi. Obok Tarasiewicz, z tyłu Warzycha. Mur czterech piłkarzy tureckich, bramkarz sprężony w bramce. Wdowczyk, mocne uderzenie, trafia w mur.
jako Łucewicz. I Turcy wybiegają szybko, ostro, zdecydowanie. Warzycha. Aut dla drużyny tureckiej. Jak Państwo widzą, stadion Legii niemal pusty. Troszkę ludzi tu na trybunie krytej. Przeciwległa trybuna. Prawie pusta, widzów można policzyć. Pogoda chyba odstraszyła widzów od przyjścia na ten dzisiejszy, tak ważny dla reprezentacji Polski mecz. Dla pokrzepienia serc powiem Państwu, że z Turcją mieliśmy także wspaniały rezultat w 1968 roku w Chorzowie, kiedy to wygraliśmy 8-0. A skoro mówiłem o tych pojedynkach jubileuszowych, to chociaż nie lubię jubileuszy, bo w nich się zwykle dzieją różne rzeczy. W 1947 roku mecz numer 100 w Helsinkach wygraliśmy z Finlandią 4-1. Numer 200 w 1964 w Istambule właśnie z Turcją 3-2. Potem numer 300 w 1974 rok Monachium, Brazylia pokonana 1-0. I mecz, który miał numer 400. Ale uwagaż, nie ma co mówić. Ma ogromne pretensje Tanżu, ale to jest, proszę Państwa, po strzale Muhameta. Trzecia doskonała sytuacja. Proszę spojrzeć jeszcze raz. Pogubili się polscy obrońcy. Wchodzi Muhamed. Ma kompletną swobodę na oddanie strzału. I gdyby ta piłka nie trafiła ponad bramkę, to z całą pewnością byśmy stracili gola. Kończąc te statystyki, o których chyba coraz będzie trudniej mówić. W 1982 roku w Paryżu pokonaliśmy niespodziewanie Francję 4-0 i wówczas w tym meczu numer 400 wystąpił zawodnik, który gra i dzisiaj, Dariusz Kubicki. Obserwatorem, delegatem UEFA w dzisiejszym spotkaniu jest pan Alex Pone, znany sędzia, o którym się mówi, że no, objechał chyba cały świat, ale w Europie nie był do tej pory w trzech krajach, to znaczy w Finlandii, w Turcji i nie był w Polsce. Jest po raz pierwszy w naszym kraju, trzykrotnie sędziował na Mistrzostwach Świata, bardzo, bardzo znany arbiter. Zresztą bardzo sympatyczny, w przerwie tego spotkania powiedział, że no, nie podoba mu się ten mecz. Wczoraj był także delegatem UEFA na meczu w Łodzi. Z kolei bardzo mu się nie podobała pogoda, a dzisiaj nie podoba mu się granie zawodników obydwu drużyn. Myślę zresztą, że ze wskazaniem na polskich piłkarzy, którzy chyba mimo wszystko nie grają tak, jak byśmy oczekiwali. Legia Cudzoziemska, zaciąg niemal pewien. Dariusz Kubicki z Legii, poza tym zawodnicy Panathinaikosu, Fenerbahce. Auxerre, Evertonu, Nancy, Montpellier, Osasuny, Galatasaray. No można właściwie wymieniać niemal kluby niemal z całej Europy, a mimo wszystko gra się nie klei. Trudno tutaj mówić o braku zgrania, przecież znamy tę sytuację, pamiętamy z lat ubiegłych. Sepp Piątek, który teraz trenuje Turków, przez wiele lat miał podobną sytuację, prowadząc Duńczyków, ale przecież jego piłkarze nie popełniali takich błędów jak w tej chwili jako Łucewicz, któremu piłka odskoczyła. I to nieważne, czy piłkarz występuje z innymi kolegami na co dzień, czy też gra od święta, tak jak choćby to ma miejsce dzisiaj. Po prostu takie błędy nie mogą się zdarzać. Trzeba grać rozsądnie, celnie, dokładnie, szybciej przede wszystkim. I wówczas
taka gra przyniesie oczekiwany efekt w postaci zdobycia bramki. Nie ma już niestety słabych drużyn. Tutaj widzieli Państwo kibiców tureckich, którzy bardzo żywo reagują na wszystko, co się dzieje na boisku. Głośno dopingują. Teraz nieco żywsza, szybsza akcja w wykonaniu zespołu polskiego. Niezbyt dokładne podanie, ale jest jeszcze Kubicki. Dośrodkowywał. Aut dla zespołu tureckiego. Ten zawodnik z numerem trzecim to piłkarz Galatasaray Tayfun. Kosecki, dobre podanie do Warzychy, Warzycha pole karne, dośrodkowanie i zdecydowana interwencja obrońców. Róg. No to Robert Warzycha, wiedzą Państwo, od niedawna zawodnik Evertonu strzelił już bramkę na angielskich boiskach. Wpisuje się zupełnie dobrze. Piłka zresztą, którego znamy z niebywałej ambicji. Kaczmarek, Ziober. Ziober ma okazję dośrodkować. Publiczność się niecierpliwi. Tymże czasy, kiedy Turcja była drużyną do bicia, skończyły się właściwie bezpowrotnie. Taki wynik jak w Chorzowie w 1968 roku, 8-0. Z całą pewnością nie jest łatwo powtórzyć. Tym bardziej, kiedy nasz zespół powoli znalazł się w dolnych rejonach piłkarstwa europejskiego. Dobrze Warzycha, Kaczmarek, za mało ruchu w tej środkowej linii, z przodu nie ma nikogo, Robert Warzycha, jeszcze Warzycha, stracił piłkę, walczy, ale siła złego na jednego, padło go czterech Turków, odebrali mu piłkę. Krzysztof Warzycha, Tanju, Abdullah, Tejas, ucieka! To ja sam na sam z bramkarzem i nie ma, całe szczęście. Łapie się za głowę zawodnik turecki, ale ja, proszę Państwa, nie mam nic przeciwko temu. Była bardzo niebezpieczna sytuacja. Nie wiem, znowu zaspali nasi obrońcy. To już czwarta sytuacja. Minęło bardzo niewiele czasu w tej pierwszej połowie. No proszę spojrzeć. Całe szczęście, że Wandzik zaczepił nogą piłkę. Wydawało się, że jej nie ruszył w pierwszym momencie, ale jego interwencja w tym momencie była decydująca. Zawodnik turecki posłał piłkę celnie w światło bramki. Wandzik uratował nasz zespół od utraty pewnej niechybnej bramki. Nadal 0-0, ale proszę Państwa, zdecydowanie jest niedobrze w tym spotkaniu. Kosecki. Out dla nas. Musimy grać stanowczo, szybciej, bardziej zdecydowanie. Nie możemy pozwolić sobie na takie wolne rozgrywanie piłki, bo to niczego nie przyniesie. Tarasiewicz rozpocznie rzutem wolnym. Czterech zawodników w czerwonych strojach, czterech zawodników naszej reprezentacji w polu karnym. Przesuwa się teraz Warzycha.
No, sprytnie to było rozegrane, ale strzał Warzychy został w ostatniej chwili zablokowany. Dobre podanie, dobre złożenie się do strzału i dobra interwencja obrońcy. Robert Warzycha będzie dośrodkowywał zrzut rożnego, wbiega na pole karne jako Ucewicz, zostaje trójka tutaj w asekuracji opuszczonego miejsca przez stopera. Ale mogę powiedzieć tak, co z tego, że jako Ucewicz wszedł w pole karne, kiedy piłka trafiła właściwie do najniższego na boisku Krzysztofa Warzychy. Zmiana w drużynie tureckiej. Opuszcza Gekhan boisko. Zawodnik. Zmiana w zespole polskim. I to była zmiana, o której należało spodziewać się od początku tego meczu. Początkowo w przewidywaniach prasowych było, we wszystkich składach widniało nazwisko właśnie tego piłkarza, który wszedł na boisko. Piotr Czachowski, 25 lat, 24 występ w reprezentacji Polski. Zawodnik Legii Warszawskiej. On miał grać od początku, zdecydowano się ostatecznie, trener Strejlał zdecydował się na Kaczmarka. Mówił o to, uwaga, Ziober, Jacek Ziober! I właściwie podał do bramkarza. Lepiej by było, gdyby głębiej zagrał w lewą stronę, tam wchodził Kosecki. Byłaby lepsza sytuacja. Ziober zdecydował się na strzał, łatwy do obrony przez bramkarza. Mówiłem o Czachowskim. Liczono się z tym, popatrzmy jeszcze raz na tę sytuację. Ziober, pole karne, no. Niby odległość była do oddania strzału, ale jednak lepiej było zagrać do środka na wchodzącego tam na czystą pozycję Koseckiego. Mehmet pozwolił mu jako Ucewicz dośrodkować. Dobra interwencja, wybicie piłki z pola karnego, jeszcze wejście grającego z numerem 5 właśnie tego Gekhana. Ziober. Aut dla zespołu tureckiego. Nie możemy sobie poradzić z zespołem tureckim. Bardzo trudno. Muszę powiedzieć, że było to szalenie ryzykowne zagranie, nie przynoszące korzyści, a mogące przynieść ogromną stratę. Śpieszą się teraz Polacy, starają się grać szybko. Rzuca Kosecki piłkę do Urbana, Urban podcinany, przewraca się i rzut wolny. Mniej więcej 8-10 metrów od narożnika pola karnego. Szedł z boiska Kaczmarek, chyba nie wypełnił jednak tych wszystkich założeń, które ustalił trener Andrzej Strejlał. Ale uwaga, Tarasiewicz, wysokie wrzucenie piłki, bramkarz, dobre piąstkowanie i dobre wyjście z własnego pola Muhameta. Szybki przejazd jako Ucewicz przed nim. I nie bardzo ma gdzie zagrać Wandzik. Musi daleko wybijać. Będą walczyli o piłkę polscy zawodnicy. Jest Urban. Pozwolili mu przyjąć piłkę w rzuceniu. Ziober, czysta sytuacja. Nie ma bramki, proszę Państwa. No tak nie można. Jacek Ziober, 8 metrów od bramki, piłka opadająca po koźle, nikt go nie atakuje, strzela prosto w ręce bramkarza. Znakomicie spisał się Engin, ale myślę, że nie miałby nic do powiedzenia, gdyby ta piłka była strzelona precyzyjniej. Ale miejmy nadzieję, no chociaż teraz błąd Warzychy, dwójka, trójka napastników tureckich. Został z boku jako Ucewicz i Wandzik. Nie był to trudny do obrony strzał, a strzelał Mehmet. Nie idzie nam wyraźnie w tym meczu. Gramy słabo, a jeszcze na dodatek nie wykorzystujemy idealnych sytuacji do zdobycia goli. Były takie dwie, obie miał Jacek Ziober. Teraz do Urbana, dobra piłka. No niestety, za głęboko wszedł Urban pod pole bramkowe bramki bronionej przez Engina i piłka właściwie zaskoczyła go, trafiła mu z tyłu. Nie mógł oddać precyzyjnego, mocnego strzału głową. Nadal 0-0. Czas mija, nie możemy strzelić bramki. Remis w dzisiejszym spotkaniu to nasza porażka.
Turcy stracili chyba już wszystkie szanse w tych eliminacjach. Zresztą już przed eliminacjami skazani byli na pożarcie, nie dawano im zbyt wiele szans. Stracili wszystkie szanse po porażce 0-1 z drużyną polską u siebie w Stambule. Trener Piątek przygotowuje jednak swój zespół do Mistrzostw Świata. Wie, że w tych Mistrzostwach Europy nie ma już wielkich szans. Turcy grają bez obciążenia psychicznego, grają swobodnie. Dla nich ważniejsze tu od ostatecznego wyniku, chociaż oni walczą o sukces, oni nie godzą się na porażkę. Dla nich ważniejsze jest jednak pokazanie się trenerowi, pokazanie swojej przydatności w drużynie narodowej po to, aby kiedyś móc wystąpić w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Pod tym kątem trener Sepp Piątek, który jest znakomitym fachowcem, buduje zespół turecki. Błąd Abdullaha. Piotr Soczyński rozbiera się obok ławki naszej reprezentacji. Widzi jednak trener Strzelał, że musi dokonać zmian, że ten zespół nie gra tak, jakby sobie życzył. Teraz Jacek Ziober odpuścił, jak to się mówi w języku piłkarskim, nie zaatakował wchodzącego piłkarza tureckiego. I Muhammed do swojego bramkarza. Urban teraz stara się przeszkadzać, zmusić do szybszego wybicia. Czachowski minął się z piłką. Odniósł kontuzję Jacek Ziober, opuszcza ostatecznie boisko. Na jego miejsce wchodzi Piotr Soczyński, zawodnik Olimpii Poznań. Były piłkarz Łódzkiego Klubu Sportowego, na którego mocno liczy trener Andrzej Strzelał. Zresztą ma on już w tej chwili, mogę powiedzieć, określone zadania podczas kolejnego meczu, do którego pozostało nam 2 tygodnie, meczu z Irlandią. W drużynie tureckiej także zmiana. Osman z numerem 16 zamiast Abdullaha. Oto właśnie Osman. Zespół polski już wykorzystał możliwość przeprowadzenia zmian w dzisiejszym spotkaniu. Czy one coś wniosą? Zobaczymy. Soczyński, zawodnik dobrze grający głową, wysoko skaczący, ale teraz jego akcji nic nie przyszło, tylko rozpoczyna się szybka kontra drużyny tureckiej. Proszę, jak wybiegają. I podanie Tanju niecelne do Tarasiewicza. Urban utrzymał się przy piłce po lewej stronie. Ma Warzychę, Urban, Warzycha, Krzysztof Warzycha wpada w pole karne, strzela! Również nie był to trudny strzał do obrony, ponieważ mierzący 1,86 m bramkarz turecki, zawodnik Beşiktaşu, a więc lidera Ligi Tureckiej, doskonale ustawiony w rogu, nie miał żadnych kłopotów z wychwyceniem tej piłki. Walczą polscy piłkarze, teraz dobrze Tarasiewicz do Roberta Warzychy. Warzycha w pojedynku z Muhammedem. Soczyński powinien dośrodkowywać tam do Tarasiewicza. Jeszcze poprawka Roberta Warzychy. Jeszcze mamy piłkę, Krzysztof Warzycha. Dobre przejście i faulowany fatalnie. Potrącony Warzycha, ale rzut wolny dla nas. Odległość od bramki 20 metrów. Doskonała okazja do celnego, soczystego, mierzonego strzału. Tylko czy taki strzał nastąpi? Trup ściele się gęsto. Na 11 metrze leży któryś z zawodników tureckich, leży Warzycha. Warzycha już się pozbierał, pomagają mu masażyści. Wpadł także na boisko lekarz polskiego zespołu.
myślę, że ta chwilowa przerwa, Kemal się już pozbierał. Przyda się piłkarzom łyk wody. A to sędzia pan Mircza Salomir. Jeszcze raz przypomnę, sędzia rumuński. 11 lat już jest sędzią międzynarodowym. Pan Michał Liskiewicz dzisiaj w roli sędziego technicznego. Kto będzie wykonawcą tego rzutu wolnego? Jest Wdowczyk ustawiony z tyłu. Tarasiewicz. No proszę Państwa, wreszcie to, na co wszyscy czekaliśmy. 15 minut do zakończenia spotkania i po wspaniale wykonanym rzucie wolnym, płasko, dokładnie w róg boiska, zdobywamy bramkę i prowadzimy z Turcją 1-0. Jeszcze raz ta sama sytuacja. Doskonale Państwo widzieli, jak dokładnie mierzona była ta piłka. Ujęcie z tyłu bramki. 1-0. Jeszcze raz. Warto to pokazać. Ten rzut wolny, rewelacyjnie wykonany, bardzo dobrze mierzony, bardzo celnie uderzona piłka. I po strzale Ryszarda Tarasiewicza, który w ten sposób zdobywa swoją 9. bramkę w 54. występie w reprezentacji, prowadzimy z Turcją 1-0. Jeszcze kwadrans. Byleby polscy piłkarze nie cofnęli się do jakiejś rozpaczliwej obrony, byleby grali uważnie. Wówczas można myśleć o podwyższeniu rezultatu. Teraz Robert Warzycha, doskonałe wypuszczenie do Koseckiego po drugiej stronie. Urban Kosecki, ach jej, jaki błąd Koseckiego. Urban zupełnie niepilnowany po drugiej stronie, gdyby chciał mu przekazać piłkę. 1-0. Nadal reprezentacja Polski po tej półtorej minuty od momentu wspaniałego strzału Ryszarda Tarasiewicza prowadzi 1-0 w meczu z Turcją. Błąd Kubickiego, jeden, drugi, pozwolił na dośrodkowanie. Będzie Wandzik, ale Kubicki nie jest zbyt mocną zaporą dla reprezentantów tureckich, widzieli Państwo. Nasza obrona, która gra trójką zawodników, no, nie stanowi specjalnego monolitu. W tej drugiej połowie pokazało się, że ma wiele słabości. Teraz znakomita akcja Koseckiego. Bardzo szybko wchodzi w środek boiska, po prawej stronie ma Tarasiewicza. I niestety niecelne podanie. Przejęte przez Tajfuna, a potem Kemala. Ożywili się kibice, dopingują teraz gorąco. No cóż, tak to jest, że nasi kibice dopingują wtedy, kiedy wynik jest korzystny. Gorzej, kiedy nie idzie piłkarzom. A przecież wtedy ten doping jest najbardziej potrzebny. 1-0. Mniej więcej 12-13 minut do zakończenia spotkania. Myślę, że jak przedtem zależało nam na tym, żeby ten czas jak najwolniej płynął, tak teraz będziemy coraz częściej spoglądali na zegarki. Urban. Pan Mircza Salomir podyktował rzut wolny przeciwko zespołowi polskiemu za rękę Urbana, który podcięty przewrócił się na piłkę, złapał ją i za to rzut wolny dla zespołu tureckiego. Przed chwilą widzieli Państwo Andrzeja Strejlała na ławce naszej drużyny. Nie miał najszczęśliwszej miny, ale myślę, że miał i tak lepszą minę niż powiedzmy 5 minut temu. Teraz gramy jakby wolniej. Wandzik szanuje piłkę.
Urban popychany, walczy, ale nie był w stanie właściwie teraz celnie podać. Rzucił się taką bramkarską paradą Soczyński, nie sięgnął piłki. Mehmet przerzucił grę na prawą stronę boiska. I dobra interwencja Piotra Czachowskiego. Tarasiewicz pokazywał, że ma kłopoty w wyborze partnera. Do Kubickiego. Pan Salomir orzekł, że Kubicki przy tej akcji faulował. A z numerem 5 na jasnej koszulce Gekhan. I kolejna zmiana w zespole tureckim. Opuszcza Fejas, który z całą pewnością sporo się nabiegał w tym dzisiejszym meczu, a na jego miejsce wchodzi Faruk. Faruk z drużyny Bolu. Robert Warzycha. Dobrze do Jakołcewicza. Jakołcewicz spokojnie do Wandzika. Uspokajamy grę. Atakuje Faruk, który przed chwilą wszedł na boisko. Po to wszedł, żeby coś zrobić. Zarośnięty, brodaty, długie włosy. Soczyński. To, o czym mówiłem. Dobra gra głową. Wysoki. Mocny, nie bojący się zresztą. Ostro grać, zdecydowanie. Warzycha i Soczyński, Soczyński. No, publiczność protestuje, nie lubi takich sytuacji. Soczyński wycofał piłkę, gramy troszkę na czas teraz. Staramy się utrzymać piłkę, no cóż. Wniosek z tego, że potęgą w futbolu nie jesteśmy, zresztą to nie jest dla nas nowość, ale uwaga, Warzycha wpada w pole karne, Warzycha, dośrodkowanie, bramkarz zdąży, nie zdąży, piłka zginęła, gol! Gol, proszę Państwa! Druga bramka, chyba Urban, ale zamieszanie było gigantyczne. Zobaczymy to na powtórce, Urban się cieszy. Jeszcze raz to samo, proszę popatrzeć, to dośrodkowanie bardzo trudne dla bramkarza, Urban się pozbierał, piętą zagrał. Wspaniale, spokojnie i Jan Urban strzelcem drugiej bramki dla zespołu polskiego. Polska prowadzi z Turcją 2-0 na mniej więcej 10 minut, 8 może minut przed zakończeniem spotkania. Urban także upadł i widzieli Państwo, wstał pierwszy, zagranie piętą i piłka w siatce. 2-0. No to już możemy odetchnąć, już jest lepiej niż było. Już możemy wierzyć w to, że ten mecz skończy się naszym upragnionym sukcesem. Jan Urban, zawodnik Osasuny, zespołu hiszpańskiego, mający 29 lat i na swoim koncie, proszę Państwa, 52 występ, 51 występów strzela dla reprezentacji. No, to wstyd powiedzieć, dopiero 5. gola, ale gola bardzo ważnego. Faulował Soczyński, ostro przed Tajfuna. Czachowski oddalił piłkę od naszego pola karnego, jeszcze Turcy, jeszcze ten wprowadzony przed chwilą Faruk. Udało mu się dośrodkować, ale prąd stał w ręce, jak Państwo widzieli, Józefa Wandzika. Kosecki, teraz jakby szybszy, jakby... No, nie widzieli innej możliwości Turcy, jak złapać za rękę naszego zawodnika. Druga żółta kartka w tym spotkaniu. Protestują Turcy, widzą Państwo, no
turecki temperament, a otrzymał tę żółtą kartkę, zobaczył żółtą kartkę Bilen z Galatasaray, 23-letni piłkarz. A więc Tanju pierwsza żółta kartka i teraz Bilend druga, ale to jest, proszę Państwa, jakby mniej ważne, bo najważniejsze, że Polska prowadzi w tym spotkaniu 2-0 z Turcją. Wykonujemy rzut wolny, Wdowczyk, trzeci rzut wolny trafiony w mur, rzucona piłka przez Kubickiego, wysoko dochodzi do niej Czachowski, Czachowski decyduje się na natychmiastowe dośrodkowanie niecelne i róg. Krótko rozegrany róg. No ta sztuka się nie udała. Możemy już znacznie spokojniej, swobodniej, z uśmiechem patrzeć na to spotkanie. 10 minut temu z całą pewnością nie było nam tak radośnie. Obrona nasza musi grać nadal uważnie, żeby nie dopuścić do utraty jakiejś przypadkowej głupiej bramki. Kubicki poradził sobie teraz z Tanju. Ale Turcy nadal przy piłce. Wysokość pola karnego. I spokojnie do Wandzika. Tarasiewicz. Kosecki po prawej stronie. Jest Kosecki. Kosecki. Robert Warzycha. Z przodu Krzysztof Warzycha do Koseckiego, ale chyba niecelnie. Aut. Myślę, że nasi piłkarze też się już teraz rozluźnili, że już grają swobodnie. Jednak ta presja wyniku, tej konieczności wygranej za wszelką cenę na pewno nie ułatwiała zadania. Wiedzą, że nie są tak mocni, jakby chcieli. Wiedzą, że sporo jeszcze brakuje do tej dobrej klasy europejskiej i chociaż Turków nie można zaliczyć do jakichś nadzwyczajnych potentatów, mówiłem już o tym kilkakrotnie, to jednak zadanie przed nimi stało dosyć trudne, choćby ze względu na tą właśnie ciążącą na nich odpowiedzialność. Tarasiewicz teraz popychany, ale już widzą Państwo już te gesty, już taki spokój, już widać, że ci piłkarze grają zupełnie inaczej niż jeszcze 10 minut temu. Kubicki. Turcy zresztą troszkę jakby stracili siły, już nie biegają tak szybko, nie atakują tak zdecydowanie, nie są wszędzie. Wymiana piłek między Urbanem i Krzysztofem Warzychą, niecelnie. Teraz niedobrze, dwójka zawodników tureckich, ale zorientował się Kubicki, nie będzie miał żadnych kłopotów z przejęciem niecelnego podania. Widzieli to Państwo. Akcja Koseckiego, Robert Warzycha powinien strzelać. Ach, proszę Państwa. Możemy tylko tak powiedzieć. Gdyby to było nieco niżej. Podziękował Koseckiemu za to świetne podanie. Proszę spojrzeć, wyłożona piłka, co prawda atakowany przez zawodnika tureckiego, ale gdyby trafił pół metra niżej, strzeliłby przepiękną bramkę. Byłoby 3-0, nadal 2-0. Reprezentacja Polski prowadzi 2-0. Nasza pozycja w grupie siódmej przez to się nie poprawi. Będziemy nadal na trzecim miejscu w grupie, ale proszę Państwa, będziemy mieli 4 zdobyte punkty i 2 stracone, podobnie jak prowadząca Irlandia i druga Anglia. 3 zespoły z równym dorobkiem. Z tym, że muszę przy tym sympatycznym odczuciu dzisiejszego spotkania, szczególnie wyniku, bo mecz nie jest na najwyższym, nie stoi na najwyższym poziomie, muszę jednak powiedzieć, chociaż nie wypada właściwie wtedy, kiedy się wygrywa, nie wypada mówić o takich rzeczach, ale za 2 tygodnie czeka nas spotkanie bardzo trudne, spotkanie z liderem grupy, z Irlandią, i to na boisku naszych przeciwników. I wówczas, jeżeli będziemy chcieli myśleć o przedłużeniu naszych szans w drodze do finałów Mistrzostw Europy, to z całą pewnością będziemy jednak musieli inaczej zagrać. Taka gra jak dzisiaj
taka gra, która chyba wystarczyła już na Turków, z całą pewnością będzie niewystarczająca na zespół Irlandii, ale jeszcze dwa tygodnie. Dośrodkowanie tymczasem Roberta Warzychy, niedobre, prosto w ręce bramkarza. Nadal 2-0, koniec spotkania już blisko. Ostatnie minuty tego meczu. Kosecki. Kosecki, gol! Proszę Państwa, Bilenta, który chciał podać do swojego bramkarza i na 3-0 Roman Kosecki podwyższa rezultat, strzelając 11. bramkę w reprezentacji. Co znaczy jednak szybkość tego zawodnika? Widzieli Państwo, trzecia bramka i to naprawdę bardzo przyjemny moment tego dzisiejszego spotkania. Roman Kosecki, piłkarz Galatasaray. 37. mecz w reprezentacji. Najpierw zawodnik Gwardii, potem Legii. Teraz piłkarz tureckiego Stambułu strzela trzecią bramkę. Prowadzimy 3-0 i z całą pewnością możemy być już zadowoleni. Jeżeli nie z gry, to chociaż z wyniku, ale to bardzo ważne. Zrobiło się małe święto tego spotkania, którego jeszcze parę minut temu tak się baliśmy. Banalnie mówiąc, można rzec tu, że niech żałują ci, którzy na dzisiejsze spotkanie nie przyszli. W pierwszej połowie było tak sobie, w drugiej połowie początek był niedobry, ale koniec radosny. Okazuje się, że jak coś się źle zaczęło, myślę tutaj o tych drugich 45 minutach, to niekoniecznie źle się musi skończyć. Prowadzimy 3-0, wygraliśmy już to spotkanie z zespołem tureckim i proszę Państwa, w takiej sytuacji znajdziemy się w tabeli grupy siódmej ex aequo z drużyną Anglii. Podobnie jak zespół Anglii, mamy 4 punkty zdobyte, 2 stracone i w bramkach, jeżeli nic oczywiście do końca w tych ostatnich sekundach się nie zmieni, będziemy mieli 4 zdobyte bramki i 2 stracone, dokładnie tak samo jak zespół angielski. Powiedzą Państwo, że nie jest to najważniejsze, że wygrywamy z Turcją, która jest z całą pewnością najsłabszym zespołem naszej grupy, ale proszę Państwa, pamiętam już i takie czasy, kiedy odpadaliśmy z różnych bardzo ważnych rozgrywek właśnie dlatego, że traciliśmy punkty ze słabeuszami, z tymi, którzy byli zdecydowanymi outsiderami. I myślę, że po prostu należy się cieszyć z tego, że obydwa spotkania i na wyjeździe, i u nas rewanż z Turcją wygrywamy, że Turcja dostarczyła nam 4 punktów tak ważnych w eliminacjach Mistrzostw Europy. I oto, proszę Państwa, koniec spotkania. Wygraliśmy 3-0 po bramkach Tarasiewicza, Urbana, Koseckiego.